To dobry przykład działalności, aktywności pojedynczego człowieka, w tym przypadku radnego, który no, nie siedzi i nie popija kawki, tylko działa na rzecz lokalnej społeczności. O co chodzi? Mamy do czynienia tutaj z petycją, która dotyczy ważnej kwestii. Rozbudowa portu lotniczego Rębiechowo spowodowała pewne perturbacje, były nawet protesty. Mianowicie zmuszeni byli inwestorzy zlikwidować, zamknąć, przeciąć tą drogę, gdzie tu się znajdujemy, to jest droga lotnicza, droga, która była naturalnym połączeniem tej części województwa z gdańskim portem lotniczym. Obecnie konsekwencją tego jest taka sytuacja, że mieszkańcy powiatów bytowskiego, kościerskiego i chojnickiego są zmuszeni dojeżdżać. Po pierwsze do lotniska tutaj naokoło, nadrabiając teren, a najgorsze wpadają bardzo duże problemy komunikacyjne, bo są korki, są tłoki i to powoduje wściekłość, straty czasu i tak dalej. Również mają utrudniony dojazd bezpośrednio do Gdańska. Modernizacja wspaniała, zakończona ulicy Słowackiego, może nie do końca, ale spowodowała możliwość połączenia właśnie stąd bezpośrednio przy kolejce, która fantastycznie funkcjonuje. I to jest to, o co chodzi radnemu. Zebrał 2000 podpisów śladem tych protestów, uzyskał przychylność, tak to nazwijmy, wszystkich ważnych ludzi. I złożył petycję już w lipcu, potem zbierał podpisy i ostatnio, niejako finalizując, przedkładając sprawę z tymi podpisami w dniu 30 września na ręce po pierwsze władz sejmiku, marszałek Struk, pani prezydent Gdańska, bo to są główni, najsilniejsi tutaj partnerzy, ale także starostowie poszczególnych powiatów. Myślę, że ta sytuacja, gratuluję tej inicjatywy w ogóle, daje ogromne szanse, że w niedalekiej przyszłości ta inicjatywa się ziści. Wszyscy są przychylni, każdy mówi tak, bo trudno powiedzieć inaczej. Może można było to zrobić przy okazji inwestycji, pomyśleć od razu, ale czasami trzeba z perspektywy czasu pewne rzeczy korygować. Tu nie ma w tej chwili skandalu, ale jest pilna potrzeba i pytanie jest jedno, nie czy, tylko kiedy zostanie to zrealizowane. Tak wygląda, ale przyjechałem też tu wesprzeć go w kampanii, dlatego że to jest przykład bardzo pozytywny, aktywny przykład człowieka, który działa, który zbiera i takich ludzi, niezależnie zresztą skąd i kiedy i gdzie startują, powinniśmy zawsze wybierać do różnych funkcji ludzi, którzy dają dowody konkretne, że nie siedzą, tylko chodzą, rozmawiają i działają.